Jest takie powiedzenie, że jeżeli nie ma bólu, to nie ma też sprzedaży. Jeżeli ta osoba nie odkryje bólu Twojego klienta, czyli co tak naprawdę go motywuje i będzie motywowało do zakupu, no to nie jesteś w stanie mu sprzedawać. Cześć! Z tej strony Mirosław Skwarek to jest podcast internetowych sprzedawców, w którym chcę nauczyć się, jak zwiększyć sprzedaż i przy okazji nie zwariować. Od wielu lat pomagam polskim przedsiębiorcom internetowym zdobywać nowych klientów oraz zamieniać obserwatorów w kupujących. Dlatego, jeżeli startujesz sprzedaży internetowej lub prowadzisz ten biznes od lat, ale chcesz to robić skuteczniej i mieć więcej czasu dla siebie, usiądź wygodniej i skorzystaj z mojego doświadczenia. Jestem stuprocentowym praktykiem, autorem bloga perswazja-sprzedaży.pl Współtwórcą systemu do e-mail marketingu getall.pl oraz założycielem i twórcą Akademii Social Media. wyjątkowy uczelni, która kształci przyszłych social media ekspertów. Słuchaj, wdrażaj i ciesz się efektami. Ty zajmij się biznesem, a ja powiem Ci, jak zwiększyć sprzedaż. Gdy zadajesz sobie pytanie, na czym tak naprawdę opiera się cały marketing internetowy, czyli jakie najczęściej czynności wykonujesz, to. W łatwy sposób jest sobie na to odpowiedzieć. Prawdopodobnie większość czasu spędzasz na pisaniu, tworzeniu tekstów albo na tworzeniu grafiki, gdzie też jakby jednym z elementów będzie tekst, czyli tworzymy na przykład infografikę. Gdzieś tam ewentualnie jeszcze nagrywamy wideo, czy tak jak ja teraz nagrywam podcast, ale to też jest pewien w pewnym stopniu copywriting, bo też coś tworzymy. Więc dzisiaj będziemy sobie mówili w tym odcinku 20, powiem Ci o takich 11 sposobach na to, żeby pisać lepsze teksty. Ja pisaniem tekstów zajmuję się już ponad 20 lat i copywriting ćwiczyłem już przez te 20 lat, nawet wcześniej, bo wcześniej pisałem teksty, między innymi piosenek, więc jakby już wtedy szlifowałem swój warsztat. Później gdzieś też zaczynałem swoją przygodę z copywritingiem w czasopiśmie, gdzie moim zadaniem było tworzenie treści reklam. I potem doszedłem już do marketingu internetowego, gdzie też od lat piszę, tworzę teksty i praktycznie nie ma dnia, żebym nie musiał stworzyć iluś tekstów, czy to będzie mailing, czy jakiś wpis na Facebooku, czy na przykład tworzenie jakiejś prezentacji. Na której też musisz umieć sprzedawać. Więc w tym odcinku opowiem Ci o takich 11 prostych sposobach na to, żeby nasze teksty, żeby Twoje teksty były lepsze, żeby otwierały portfele klientów, żeby przekonywały danego klienta do zakupu, a przede wszystkim, żeby przekonywały do tego, żeby przeczytał Twój tekst, zapoznał się z Twoją treścią, bo żyjemy w czasach, gdzie ludzie są bardzo rozproszeni, i zdobycie uwagi potencjalnego naszego czytelnika, jest na wagę złota. Przechodzimy do konkretów, czyli pierwszy punkt bardzo ważny to jest to, że musisz podczas pisania być. W głowie Twojego czytelnika. To jest fundamentalna zasada. Większość osób, jeżeli na przykład zatrudnisz jakiegoś copywritera, zlecisz mu napisanie tekstu, przeważnie jest tak, że te osoby albo mają zbyt wygórowane ceny dla odbiorców oczywiście danego, danego copywritera, czyli na przykład ktoś zleca copywriterowi napisanie tekstu i ten mówi na przykład, że napisanie takiej oferty to będzie 3-5 tysięcy złotych, no i ta osoba twierdzi, że to będzie za dużo. Szuka kogoś, kto taniej napisze taki tekst. No i te osoby, które piszą taniej, w większości przypadków jakby nie są w stanie poświęcić. Czasu na to, żeby właśnie przeanalizować tą grupę docelową, żeby mieć ten awatar klienta i żeby wejść w głowę tego klienta, wejść w psychikę tego czytelnika, który będzie odbiorcą tego tekstu. Bo jeżeli nie wiesz, jak myśli dana osoba, jest takie powiedzenie, że jeżeli nie ma bólu to nie ma też sprzedaży. Jeżeli ta osoba nie odkryje bólu Twojego klienta, czyli co tak naprawdę go motywuje i będzie motywowało do zakupu, no to nie jesteś w stanie mu sprzedawać. Czyli zawsze warto myśleć sobie o tym, że jestem w głowie odbiorcy mojego tekstu. Prosty przykład. Pewien copywriter miał napisać ofertę reklamową jakiegoś specyfiku leku i on był przeznaczony dla osób po 60. Młody człowiek, który chciał napisać taki tekst, który nigdy praktycznie nie miał jakichś schorzeń, nigdy nie siedział w przychodni u lekarza, powiedz Jakiś dłuższy czas, nie boryka się z problemami, nie wstaje rano, ciesząc się z tego, że w ogóle wstał, czy ta osoba jest w stanie zrozumieć myślenie osoby po 60. Więc ten copywriter usiadł sobie gdzieś tam w przychodni, czekając powiedzmy z tymi osobami powyżej 60 roku życia na wizytę i po prostu analizował, jak te osoby mówią, o czym mówią, jak myślą, jakie są ich motywy działania i dzięki temu był w stanie napisać lepszy tekst. Pomyśl też, że czy osoba, która jest super szczupła, ma świetne ciało, czy ta osoba czytając teksty reklamowy jakiejś diety odchudzającej, czy ta osoba powie wow, ale świetny tekst? No raczej nie, bo jeżeli by to, jeżeli by to tak działało, to, ta osoba, to ten tekst byłby źle napisany, czyli chcesz, żeby osoba, która jest szczupła, kupowała środek na odchudzanie, czyli jakby no w ogóle nie ma tutaj żadnego to sensu, bo przekonujesz kogoś, kogo nie trzeba przekonywać, bo ta osoba nie potrzebuje twojego produktu, więc jeżeli jesteś w głowie danej osoby, czyli zawsze przypominasz sobie, nawet możesz sobie gdzieś taką żółtą karteczkę na laptopie przylepić na zasadzie gdzie sieć cały czas w głowie swojego czytelnika, nie w swojej głowie, bo jeżeli ty nie jesteś odbiorcą tego produktu i ty byś go nigdy nie kupił, to też nie jesteś go w stanie sprzedać. Czyli zawsze, zawsze musisz być w głowie klienta, wejść w jego buty. I zrozumieć, jak on myśli, w jaki sposób myśli i gdzie jest jego ból. Druga zasada to jest to, żeby pisać o problemach, o bólu i rozwiązaniach tego problemu klienta, a nie o swojej firmie. Czyli zamiast pisać, że istniejesz na rynku tyle i tyle lat, przykładowo, jeżeli tutaj mamy artykuły dla zwierząt, mam, mam tutaj taką ściągawkę, bo robię tysiące ankiet i uczestnicy na przykład moich webinarów właśnie wpisują tutaj informacje, jaki biznes prowadzą. Mam na przykład artykuły dla zwierząt. Powiedzmy, mamy karmę dla zwierząt, i teraz wyobraź sobie, że piszesz zamiast. O tym, co ta karma dla, dla temu zwierzakowi, jak on się będzie po niej czuł, że będzie zdrowszy, że będzie bardziej żywy, że będzie miał więcej energii i będzie mardał ogonem, gdy wracasz z pracy, to wiadomo, że jest to lepszy tekst niż pisanie o tym, że nasza firma istnieje na rynku tyle i tyle. Albo ten specyfik zawiera jakieś tam składniki, których nikt nie rozumie poza tobą. Czyli tak jakbyś pisał ofertę dla chemika, a nie dla kogoś, kto po prostu ma swojego pupila i chciałby dla niego jak najlepiej. Pisz o problemach. Przykładowo, czy nie jest tak, że Twój pies po zjedzeniu em, jakiejś karmy czuje się ospały, wymioty, źle się czuje, nie ma ochoty do zabaw. Jeżeli tak, to prawdopodobnie źle go żywisz. Dlatego mamy dobrane specjalną karmę, mamy dobraną do konkretnej rasy psa. Przykładowo. I wtedy nie chwalisz się tym, jaką to super firmą jesteś i jakie tam świetne składniki są w tej karmie, tylko piszesz o tym, że znam twoje problemy, wiem, że masz taki taki problem, wiem, że ciebie to i to wkurza, że pies się czuje tak i tak po tej karmie, dlatego rozumiemy twoje problemy i mamy dla ciebie rozwiązanie. Jest to karma dopasowańca specjalnie do wieku i na przykład do rasy konkretnej psa. Czyli piszesz o problemach, o bólu i następnie mówisz, nie martw się, ten produkt jest rozwiązaniem. Oczywiście musisz to napisać szczerze, czyli musisz mieć taki produkt, który rzeczywiście będzie rozwiązywał te problemy, bo inaczej będzie to tylko jednorazowy strzał i ta osoba da się raz oszukać, ale niestety już drugi raz nie będzie do ciebie wracała i jeszcze opowie wszystkim i napisze na Facebooku, że ta karma to jest jedno wielkie oszustwo. Trzeci punkt, trzeci sposób na to, żeby pisać lepsze teksty, być lepszym copywriterem, otwierać portfele swoich klientów, to jest to, żeby Używać w tekstach najgłębszych potrzeb klienta. Nazywa się to tak zwany core influence, czyli najgłębsze potrzeby danej osoby. Jeżeli sobie prześledzisz piramidę ma potrzeb Maslowa, to zauważysz, że tam są właśnie te wszystkie elementy wypisane. Ludzie tak naprawdę nie kupują butów, dlatego że jest im zimno w nogi, bo gdyby tak było, to mieliby tylko jedną parę tych butów. Kobiety nie kupują torebek, dlatego że nie mają gdzie włożyć swojego telefonu, bo inaczej miałyby tylko jedną torebkę, a nie 20, 50 czy 100. Logicznie myśląc, Zakupy są w ogóle nielogiczne, dlatego musimy sobie zadawać pytanie, dlaczego psychologicznie ktoś ma 20, 50 par butów, 20 garniturów i tak dalej. Czy powiedzmy zegarek za 20 tysięcy złotych, czy kupuje sobie auto, które kosztuje milion złotych, jak może z punktu A do punktu B przenieść się samochodem za... 20-30 tysięcy, więc tutaj wszystko jest związane z psychologią tych najgłębszych potrzeb danej osoby. Na przykład może być to bezpieczeństwo, może być to wolność. Dlaczego przykładowo ludzie kupują książki na temat bogactw? Dlaczego ludzie oglądają filmiki na YouTube, które są bardzo, bardzo popularne, jak zarabiać pieniądze? Dlaczego mają wypieki na twarzy, gdy słyszą o bitcoinie, który obecnie ktoś mógł go kupić za 2 zł. Teraz taki bitcoin to jest 106 tysięcy. To rozpala wyobraźnie ludzi do czerwoności, więc musisz znać te najgłębsze potrzeby przykładowej, jeżeli zrobilibyśmy sobie taką bardzo prostą zabawę. Dlaczego chcesz kupić mój kurs? No bo chcę sprzedawać więcej produktów na Instagramie. Ok, po co chcesz sprzedawać więcej produktów na Instagramie? No bo chcę mieć więcej pieniędzy. Dobra, po co ci jest więcej pieniędzy? No bo dzięki temu będę mógł albo mogła podróżować. A po co chcesz podróżować? No bo chciałbym, chciałabym sobie odpocząć na plaży, leżąc sobie czytając książkę, mieć święty spokój. I tak naprawdę ta osoba po prostu chce się czuć wolna, bo na przykład pracuje gdzieś tam w korporacji co z tego, że jakieś tam pieniądze ma, jak ta osoba chce być wolna finansowo, chce wstawać wtedy, kiedy chce, chce pracować z tym, z kim chce, chce robić co chce, czyli po prostu jej tak naprawdę nie potrzeba pieniędzy ludzie bardzo często to mylą, te swoje potrzeby nie potrzebuje pieniędzy, tylko ona potrzebuje wolności. I teraz, jeżeli w swojej ofercie pokażesz na przykład osoby gdzieś tam leżące sobie na plaży, odpoczywające, czyli tą wolność finansową pokażesz w postaci obrazka, to tak naprawdę docierasz do tych najgłębszych potrzeb. Tej Twojej grupy docelowej, czyli te osoby tak naprawdę nie tyle potrzebują sprzedawać więcej, żeby zarabiać większe pieniądze, tylko te osoby chcą się uwolnić, chcą po prostu mieć więcej czasu dla siebie, chcą mieć święty spokój i chcą być zabezpieczone finansowo. U nich tak naprawdę chodzi o wolność i bezpieczeństwo, a pieniądze są tylko środkiem. Jeżeli to zrozumiesz, będziesz to mógł oczywiście umieszczać w swoich tekstach reklamowych, czy nawet używając grafiki, czy nawet tła, czyli nagrywając wideo gdzieś tam na plaży, te osoby podświadomie będą czuły, że Twoje produkty dzięki temu, że kupi od ciebie ta osoba książkę, kurs, czy umówi się na konsultację, będzie mogła osiągnąć podobny cel, taki jak tobie już się udało osiągnąć. Więc ty zawsze jesteś żywą reklamą siebie. Czwarty punkt to jest angażowanie wszystkich zmysłów. Zobacz, możesz na przykład napisać, że jeden z moich klientów po tym, jak kupił moją książkę, osiągnął to i to, ale możesz użyć wszystkich zmysłów. Poznałem kiedyś klienta. Był to taki wysoki Brunet, który lubił palić cygaro, tak? Było czuć od niego zawsze ten zapach tytoniu. Używał takich ostrych perfum, miał taki bardzo niski głos. Do dzisiaj pamiętam, jak tym basowym głosem mówił, że Mirku, twoje kursy są świetne. I zobacz, w tym momencie użyłem praktycznie wszystkich zmysłów. Jeżeli przykładowo mógłbym napisać taki tekst, że będąc na plaży, pomyślałem, że napiszę ci mailing, ale mogę na przykład napisać używając wszystkich zmysłów. Dzisiaj leżąc sobie na plaży, czując ten gorący piasek pod nogami, czy tam idąc plażą, czując ten gorący piasek pod piętami, sącząc wodę gazowaną z cytryną, czując ten zapach oceanu, wiatr. Gdzieś tam mówiwał mi twarz, pomyślałem, że napiszę Ci mailing, w którym powiem Ci, jak Ty też możesz osiągnąć tego typu wolność finansową. Jest to oczywiście historia przyrysowana, ale jak zauważasz, użyłem praktycznie wszystkich możliwych zmysłów. Jeżeli chciałbyś sprzedać jakiś produkt, na przykład kosmetyki, możesz napisać o tym, jak one pachną, jak się je dozuje, na przykład opisać sytuację albo nagrać wideo, w którym opowiesz, że ten krem jest taki taki w dotyku, pachnie w taki w taki sposób. Odkąd się go łatwo, trudno jest na przykład te, to opakowanie, jest masywne. Jak ktoś sprzedaje często aparaty, to na przykład mówi o tym, że jest on w bardzo masywnej konstrukcji, czyli tak naprawdę kinestetycy tutaj mają raj. Więc pamiętaj, że każda z osób, które będą czytały Twój tekst, będzie miała jakiś dominujący zmysł, w którym najłatwiej tej osobie jest zrozumieć Twój produkt. Czyli niektórzy będą bardziej działali na kolor, niektórzy będą bardziej takimi słuchowcami. Więc pamiętaj, żeby starać się oczywiście nie w każdym wierszu, ale gdzie Gdzieś tam, w którymś momencie Twojej oferty, czy nawet jak robisz zdjęcia, czy nagrywasz wideo, to pamiętaj, że warto użyć wszystkich zmysłów. Po pierwsze, są one bardziej angażujące, tak na przykład działają gry wideo, dlatego ludzie na przykład wolą sobie zagrać w jakąś grę w większości przypadków, niż na przykład czytać książkę, bo tam od razu masz wszystkie zmysły i uciekasz tak, jakby w swój ten wirtualny świat, bo angażuje Twój słuch, angażuje Twój wzrok. Gdzieś tam kinestetycznie też czujemy, jak ktoś gra, powiedzmy, na jakimś padzie, więc to wszystko też czuje. I są jeszcze kombinezony, też całkowicie te osoby są oddzielone od rzeczywistości i twój tekst też tak powinien działać, że ta osoba tak się zaczyta, że nie będzie w stanie myśleć o niczym innym, a szczególnie nie będzie w stanie, jak zaangażuje wszystkie zmysły, myśleć o konkurencji i o ich ofertach. Dlatego zawsze wyobrażaj sobie, że klient musi wejść w taką bańkę. Tak musisz go zaangażować, że ta osoba nie myśli o zewnętrznym świecie, tylko wręcz hipnotycznie wchodzi w tą twoją ofertę. To się robi właśnie przez to, że angażujesz wszystkie zmysły tej osoby. Ona ma poczuć smak, zapach. Jeżeli w to nie wierzysz, to przypomnij sobie książki, które czytasz: Horrory, kryminały. To pamiętaj, że właśnie na tym polega ta sztuka autora, który potrafi Cię tak zahipnotyzować, że książka cię wciąga, to właśnie jest pisanie tymi wszystkimi zmysłami. Ciekawość plus zmysły. I to jest właśnie ta siła copywritingu. Staraj się używać wszystkich zmysłów, opisując dany produkt, czy na przykład tworząc jakąś historię Twojego klienta, czy tego, jak Twój klient korzystał z danego produktu albo usługi. Piąty punkt, czyli piąty sposób na to, żeby tworzyć ciekawsze teksty, to jest buduj ciekawość. Bardzo prostym sposobem, żeby zbudować ciekawość, jest tak zwana technika open loops, czyli Zaczynasz od jakiejś ciekawostki, której nie kończysz, i mówisz, że na przykład to będzie później. Przykładowo, jeżeli tworzę ofertę kursu na temat Instagrama, mogę na przykład napisać: Czy wiesz, że jest pięć miejsc na Instagramie, w których możesz używać hashtagów, dzięki którym będziesz miał więcej wejść i więcej, większą liczbę followersów? Ale o tym powiemy sobie na końcu mojego maila, o tym powiemy sobie na końcu mojej oferty. Jeżeli ktoś czyta na przykład ofertę sprzętu sportowego, powiedzmy, mamy jakiegoś pięściarza, który chce sobie kupić rękawice bokserskie jakiejś powiedzmy lepszej jakości, to możesz mu napisać na początku w rękawicach tej firmy walczył bardzo znany pięściarz, którego prawdopodobnie kojarzysz. Okazało się w momencie, gdzie zaczął używać tych rękawic zwiększył swoją skuteczność o 30%, czyli 30% częściej wygrywał walki. Jaki to był pięściarz? Dowiesz się o tym na końcu. Teraz powiem Ci jak wyglądają te rękawice albo np. jakiego materiału są zbudowane lub też powiedzmy inne elementy, które już będą spowodowały te że ta osoba będzie chciała przeczytać dalszą część. Czyli ciekawość powoduje, że ludzie chcą czytać dalej. To jest ten też efekt serialu. Jeżeli my gdzieś tam przerwiemy go w środku, jest jakaś akcja, przeważnie tak odcinki serialu się kończą, to chcemy się dowiedzieć więcej. Czyli uruchamia się w naszym mózgu dopamina, ten głód dopaminowy. Chcemy wiedzieć, co się będzie działo dalej. I też jeżeli tworzysz tekst. Zobacz, prosty przykład. Możesz na przykład napisać mailing, czy też powiedzmy post na Facebooku, że dzisiaj zaczyna się promocja. Ale możesz napisać w piątek, jeżeli promocja się zaczyna w poniedziałek, możesz napisać w piątek mail czy w post na Facebooku, Instagramie. Na zasadzie, słuchajcie, w poniedziałek będzie coś nietypowego, będzie coś ważnego dla naszego biznesu i dla ciebie, możesz naprawdę. Zebrać górę korzyści, ale dowiesz się o tym w poniedziałek rano. Czekaj na moją wiadomość w okolicy ósmej, bo wtedy startuje z bardzo ciekawym, wyjątkowym i projektem. Więc te osoby, wzbudzasz w nich ciekawość. Praktycznie zrobiłeś się z niczego, bo równie dobrze mogłeś zacząć w poniedziałek, ale budując ciekawość, te osoby zaczynają myśleć, a jak myślą o Twoim produkcie albo usłudze, zaczynają się angażować, czyli wchodzi tutaj też prawo zaangażowania. Ucz się pisać ciekawie, nie dopowiadaj pewnych rzeczy, powiedz, że dowie się ta osoba na, na końcu. Jeżeli piszesz, Mailing, tworzysz jakąś treść na dany temat, to po prostu wpisz sobie w Google przykładowo ciekawostki na temat tego i tego. Jeżeli na przykład masz, mamy ten sklep z akcesoriami dla zwierząt, możesz na przykład wpisać sobie w Google ciekawostki dla kotów i zaczynasz. Czy wiesz, że pewna rasa kotów nie lubi chodzić po dachach? Ta rasa kotów to. I o tym dowiesz się na końcu maila. A teraz chcę Ci powiedzieć jeszcze, jakie 7 składników powinno występować w karmie dla zwierząt. To będzie powodowało, że ta osoba albo przywinie tego maila, żeby zobaczyć, co jest na końcu, i zapozna się notabene z całą treścią, gdzieś tam przynajmniej przeskanuje, dojdzie do linku, albo przynajmniej ta osoba na tyle się zaangażuje i to będzie dla niej ciekawe, że przeczyta cały mail. Pamiętaj, że jeżeli ludzie dostają od Ciebie jakieś emocje, a ciekawość jest emocją, która będzie później, będziemy mieli głód tych emocji, to jeżeli maile od Ciebie, czy wiadomości od Ciebie kojarzą się z pozytywnymi emocjami danej osoby, czyli my coś przeżywamy, to później będziemy chcieli do tego wrócić, bo te emocje związane z ciekawością, one są dla naszego mózgu przyjemne, dlatego mózg będzie chciał tego więcej, więc też jakby w tym momencie budujesz sobie grupę czytelników. Szósty punkt to są tak zwane power words. Power words to są słowa, które powodują, że Twój tekst jest silniejszy. Zasada go ratingu wygląda mniej więcej tak, że to nie jest tak, jak większość osób myśli, że copywriter to siada sobie do tekstu, robi sobie kawę, przeznacza sobie dwie godziny, pisze tekst i on jest gotowy. Nie. Tak naprawdę jest wiele etapów tworzenia tekstu. Pierwszy etap to jest szkic, czyli robimy tak zwany zlew, piszemy wszystko, co nam gdzieś tam ślina na język przynosi, czyli robimy taką burzę mózgu sam ze sobą, gdzie wypisujemy wszystkie korzyści, jak można ja sobie często do tego stosuję mapę myśli, czyli jakby moje takie notatki na temat tego, co mam opisać. To jest taki szkic. Wypisuję wszystko, co się da. Następnie odkładam to na później, daję sobie jakąś przerwę, wychodzę sobie na spacer, yy, zajmuję się czymś innym, gram sobie na gitarze i później, na przykład za pół godziny, czy na przykład po 24 godzinach wracam do tego tekstu i zaczynam go poprawiać, czyli jak można spowodować, że ten tekst będzie jeszcze silniejszy. I bardzo często jeden z tych elementów to jest do, właśnie dodawanie tych silnych słów. Czyli na przykład mogę powiedzieć, że z tego kursu dowiesz się, jak dodawać hashtagi, ale mogę na przykład. Poprawić to słowo, dodać tak zwane Power words, czyli na przykład z tego kursu dowiesz się, jak dodawać perfekcyjne hashtagi, które wygenerują ci lawinę followersów. Czyli perfekcyjny lawina, silny, potężny. To są właśnie wszystkie tak zwane Power words. W naszym narzędziu do tworzenia postów na Instagramie, do social media, które się nazywa PostCreator, mamy taką całą listę, czyli mamy tam taki jakby zasobnik różnych słów, tych właśnie, między innymi, Power words, pozytywnych, negatywnych emocji. I Dzięki temu możesz jakby ten swój tekst stuningować. Czyli piszesz podstawową wersję, a później zadajesz sobie pytanie, czy mogę dodać do tego jeszcze więcej energii. Bo jeżeli ty jesteś, Twój tekst jest, ma powera, w Twoich słowach, czytając je, ja czuję, że ty. Jesteś zaangażowany i Ty wierzysz w ten produkt. Najgorsze to jest to, jeżeli sprzedajesz jakiś produkt i sam w ten produkt nie wierzysz. Wtedy w Twoich słowach będzie to czytelne. To tak jak czytasz jakąś książkę i masz świadomość, że autor no po prostu nie miał weny, nie chciało mu się tej książki pisać. Napisał ją tak, aby była. Tak czasami jest też z muzyką. Nie? Gdzieś tam czujemy podświadomie, że to nie jest to, co kiedyś. Słuchając na przykład płyt metaliki, starszych płyt i obecnych, to no, czujesz, że coś tam nie gra, to identycznie będzie z Twoim właśnie tego. Tekstem, że osoby, które będą czytały ten tekst, będą gdzieś podświadomie czuły tą twoją energię. Czyli jeżeli ty nie wierzysz w tekst, nie, nie jesteś zaangażowany, to tak samo osoby odbierając ten tekst, to troszeczkę tak jak działamy tutaj nadajnik i odbiornik, to osoby się też nie zaangażują. Czyli jeżeli ty nie wierzysz, osoby też nie będą wierzyły. I ten PowerWalks służył do tego, to jest narzędzie, które jest ci potrzebne. Copywriter, tak samo jak każdy inny rzemieślnik potrzebuje skrzynki z narzędziami. Jeżeli ktoś jest mechanikiem samochodowym, nawet jak będzie najlepszy i nie ma tej swojej skrzyni z narzędziami, to on też dużo nie zrobi. Tak samo jest z copywriterem, copywriter, który nie ma takich zestawów power words, czyli silnych słów, po prostu je sobie wypisujesz z różnych reklam, z różnych tekstów reklamowych i sobie piszesz, o to jest słowo, którego bym potrzebował, perfekcyjny, ostry, silny. To są wszystko właśnie te tak zwane power words. Czyli zrób sobie taką listę, albo jeżeli wykupisz od nas dostęp do postkreatora, to tam masz taki cały zestaw tych power words. Siódmy punkt to jest język ogólny versus język konkretny. Musisz tutaj umieć żonglować tymi dwoma stylami. Jeżeli na przykład używasz języka ogólnego to wtedy, kiedy nie chcesz czegoś klientowi, czytelnikowi narzucać. Jeżeli chcesz mu powiedzieć, wiem, że potrzebujesz tego produktu, albo wiem, że potrzebujesz tego rozwiązania, to wmawiasz coś klientowi, on powie, wcale tego nie potrzebuje. ale jeżeli na przykład prawdopodobnie zastanawiasz się nad nową firmą ochroniarską, no to on powie, okej, okay, być może się zastanawiam. Jeżeli napiszesz w reklamie firmy ochroniarskiej, że wiem, że potrzebujesz nowej firmy ochroniarskiej, to ci, którzy nie potrzebują, powiedzą guzik, prawda, wcale nie potrzebuję, więc w takim przypadku chcesz się dopasować do Twojego klienta, do Twojego czytelnika używasz prawdopodobnie, być może często myślisz o tym, że nie chcesz już czuć się niebezpiecznie w swojej firmie. Być może często myślisz o tym, że warto zabezpieczyć rodzinę na wszelki wypadek. Przykładowo, firma ubezpieczeniowa może czegoś takiego użyć, to wtedy ta osoba zaczyna się z Tobą zgadzać, bo jej nie narzucasz Twojego zdania. Konkretów używamy wtedy, kiedy chcemy, żeby klient odebrał nasz tekst jako bardzo konkretny, żeby lepiej działała jego wyobraźnia. Jeżeli przykładowo, jak mówiliśmy, sobie wcześniej o tych cygarach, że nasz mój klient, miałem takiego klienta, który bardzo lubił palić cygara i często w jego biurze, jak się z nim rozmawiało, jeżeli się zamyślił, to odpalał sobie kubańskie cygaro. No i teraz możesz sobie wpisać w Google najpopularniejsze, najdroższe kubańskie cygara i podać markę tych cygar i wtedy byś napisał palił cygara tam XYZ i wtedy osoby czytając to czują wow, ale konkretnie, czyli wiedzą, że ten tekst jest konkretny, a jest taka zasada, jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko, więc jeżeli tekst będzie konkretny, to też ludzie jakby przewidują, że w Twoim produkcie też te konkrety znajdą. I teraz jeżeli ja tworzę opis jakiegoś kursu, mogę napisać. Dowiesz się, jak zdobywać followersów na Instagramie. Przykładowo mamy kurs o Instagramie, ale mogę napisać, poznasz 11 technik, dzięki którym zdobędziesz więcej followersów. I od razu tutaj te 11 to jest obietnica konkretów. I tak samo jest tutaj. Musisz umieć żonglować tymi dwoma elementami: konkret albo ogół. I to, co mówiłem, to jest bardzo fajny trik, że jeżeli chcesz w ofercie, czy w Twojej jakiejś storytellingu, historii, żeby ona była konkretna to tak, wszystkie zmysły plus co jakiś czas dorzuć konkretny element, czyli nie przyjechał samochodem albo zaparkował samochód pod firmą, możesz powiedzieć zaparkował białe Porsche, Boxster pod budynkiem naszej firmy, czyli konkret, 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 a co jakiś czas, jeżeli będzie to potrzebne, żeby nie wciskać klientowi na siłę, żeby on nie czuł, że ty mu coś wymawiasz, to używasz prawdopodobnie, być może, ósmy element, dzięki którym twoje teksty będą lepsze. Już to jest bardziej taka filozofia pisania, ale bardzo ważna rzecz. Wiele osób w ogóle tego nie zauważa. Pamiętaj, że osoba, która czyta twój tekst, to oferta powinna już być jednym z elementów korzystania z Twojego produktu albo usługi. Czyli jeżeli ja czytam Twoją ofertę, to powinienem mieć takie pozytywne już doznania, czytając tylko ofertę. Czyli tam powinna być taka obietnica, oczywiście do spełnienia, że ja już będę praktycznie czuł, tak sobie jestem w stanie to wyobrazić, czy już korzystam z tego produktu albo usługi, że już praktycznie z tego czerpie przyjemność. Ludzie, tak jak mówiłem, nasz mózg nie odróżnia, czy on wykonuje coś naprawdę, czy on sobie to wyobraża. Koczkowie, narciarscy, Adam Małysz, jak, jak ćwiczyli, trenowali ze swoim psychologiem sportowym, to ten ich psycholog mówił, że bardzo dużo czasu spędzali na tym, że wyobrażali sobie skok. Słyszałem o pewnej gitarzystce, która siadała i sobie wyobrażała, jak gra. I tak samo jest z twoją ofertą. Oferta musi być pewnym mostem, który spowoduje, że ten klient troszeczkę jak czytający książkę, on wejdzie w ten świat, już będzie sobie wyobrażał, jak on Korzysta z tej oferty, więc bardzo prosty trik. W niektórych ofertach możesz już dać jakąś szczyptę wiedzy, możesz dać jakim, Twojemu klientowi jakiś już przykład. Ja na webinarach, jak mówię o tym, jak działa nasze narzędzie do tworzenia tekstów, że nasze oprogramowanie Fanpage Selling Machine powoduje, że te teksty są, będą lepsze, że one są napisane językiem copywriterskim i tam podaję bardzo prosty przykład. Zobacz, jaką różnicę daje zmiana jednego słowa. Możesz napisać w ofercie, cena tego produktu to 290 zł, możesz również zmienić to słowo cena na inwestycja. Inwestycja w ten produkt to 290 zł. Jak widzisz, już cała sytuacja się zmienia. I tak samo jest tutaj, jeżeli nawet w ofercie już podesz jakieś bardzo dużo konkretów, jeżeli będzie dużo opinii, testimoniali właśnie w formie historii, jak co klient przeżywał bez twojego produktu, co się zmieniło w jego biznesie, gdy zaczął stosować twój produkt, jak mieliśmy tutaj karmę dla psów, jak się czuł twój pupil w momencie, gdy ja tę jakąś przypadkową karmę, jak się czuje teraz i ta osoba to opisuje, więc ktoś, to Czyta tą ofertę. On sobie już ma wyobrazić siebie z tymi produktami i jak one już działają, bo pamiętaj, że my kupując na przykład przez internet, przychodzimy różne fazy. Pierwsza faza to jest czytanie oferty. Tu już przeżywamy pewne emocje, już chcemy mieć ten produkt, czyli też dopamina, czekamy. Później jest czas oczekiwania, czyli czekamy aż kurier przywiezie nam te produkty, później rozpakowujemy dany produkt, więc tutaj też warto zrobić efekt wow, żeby coś dać jeszcze więcej. Napisać jakiś list od twojej firmy, od, twojego, od twoich pracowników, dodać zdjęcie, dać jakiś dodatkowy rabat, zapis na newsletter, książkę do poczytania i dopiero za czwarty punkt to jest to, jak ten klient będzie korzystał ze swojego produktu albo usługi. Zanim dojdziemy do tego całego clue naszego biznesu, że klient kupił i korzysta, to jest to najmniej trzy etapy, o które warto zadbać. Co robi większość firm? Byle jaki opis. Nic nie robią z klientem, na przykład nie wysyłają mu maila, jak on czeka na przesyłkę, otwiera jakieś ledwo zapakowane w brzydkie kartony jakieś pudełko i później korzysta z produktu. Więc jakby ten moment, kiedy możesz wpływać na, na klienta, kiedy możesz zrobić przewagę, większość osób to prześpi, i twoja jakość oferty to ile tam napiszesz, jak dużo przykładów podasz, czy jak rozwiniesz ten temat, i jak ta osoba jest w stanie sobie wyobrazić, jak już praktycznie korzysta z tego produktu to jest twoja właśnie przewaga. Dziewiąty punkt to jest to, żeby dzielić większe porcje tekstu na mniejsze. Ja mam taką zasadę: od 3 do 6 wierszy powinien mieć akapit. Czyli jest taka zasada, jak zjeść słonia. No, żeby zjeść słonia, trzeba go podzielić na mniejsze części. I jeżeli w Twoim tekście, jeżeli mamy dużą, zbitą taką bryłę tekstu, to zobacz, nasz mózg, gdy wchodzi na taką ofertę, gdzie nie mamy gdzie tego oka zawiesić, zobacz, że w gazetach właśnie tak się dzieli tekst, dodaje się śródtytuły, dodaje się nagłówki, a bardzo często na sklepach internetowych malutka czcionka, Wchodzisz na taki tekst i wszystko jest w jednej wielkiej bryle, jeszcze do tego ledwo, co widzimy, w ogóle co tam jest napisane, więc nasz mózg jest zdemotywowany, żeby coś takiego przeczytać. Więc gdy podzielisz ten tekst na mniejsze porcje, to klient wchodzi, czyta sobie, czytam na telefonie i on, jego mózg widzi 20 krótkich akapitów, to my sobie to spokojnie przeczytamy, ale wielka bryła tekstu, którego nie rozumiemy, no to tutaj już będzie problem, więc dziel tekst, na mniejsze porcje tekstu i zobaczy, że wtedy łatwiej się będzie e, czytało twoje oferty. Dziesiąty punkt, dziesiąta bardzo ważna rzecz, od której właściwie powinienem zacząć, to jest nagłówek lub też śródtytuły. Nagłówek to jest reklama reklamy. Jeżeli ktoś nie przeczyta twojego nagłówka, to zadaj sobie pytanie, dlaczego ma przeczytać dalszą część tekstu. Jeżeli ktoś nie zauważy twojego tekstu, to raczej się nie dowie, co było na piątym ekranie twojej oferty, więc nagłówek bardzo często niektórzy copywriterzy dłużej tworzą nagłówek, i testują ten nagłówek, a teraz masz bardzo łatwe sposoby, żeby testować nagłówek. Wystarczy sobie na przykład zrobić 10 wersji reklamy w Google Ads, czy 10 wersji reklamy w Facebook Ads, czyli te same zdjęcie, ten sam tekst i na przykład 10 wersji nagłówka i sprawdzasz, który jest bardziej klikalny. Więc jeżeli ktoś nie przeczyta nagłówka, nie dostanie się do dalszej części tekstów. Nagłówek, co jest rzeczą cholernie trudną, nagłówek powinien być kwintesencją, taką esencją Twojej reklamy, czyli nagłówek musi reklamować dalszą część tekstu, powinien być takim streszczeniem, Całej oferty. Więc mamy różnego typu schematy nagłówków. My mamy też takie narzędzie, które nazywa się Headline Generator, gdzie można wygenerować 136 nagłówków, tych najczęściej stosowanych na świecie nagłówków. Na przykład e, śmiali się, gdy kupowałem korespondencyjny kurs nauki na pianinie, ale gdy zacząłem grać, to. To jest taki bardzo znany nagłówek jednego z amerykańskich copywriterów, który ma po prostu swój schemat. Możemy tutaj o wszystkim pisać, właśnie na podstawie takiego schematu. Przykładowo, jeżeli mamy tutaj biznes charter, jachtów jednego z moich klientów, to możemy napisać na główek śmiali się gdy wypożyczałem jacht ale gdy zobaczyli zdjęcia z imprezy to no i tutaj z nami byli w szoku. Jak spędzić niezapomniane wakacje, nie będąc uzależnionym od leżenia na plaży w jednym miejscu? Przykładowo, to już jest właśnie nagłówek, który będzie przekonywał osoby do tego, żeby przynajmniej się zapoznały z dalszą częścią tekstu. Więc ćwicz sobie pisanie nagłówków, zrób sobie takie bardzo proste ćwiczenie. Jeżeli widzisz jakiś na Facebooku nagłówek, albo idziesz sobie gdzieś ulicą i widzisz jakiś szyld. To zamień ten szyrt w jakiś właśnie taki jeden z bardziej popularnych nagłówków. Na przykład rozpoczynający się jak osiągnąć A, osiągnąć B dzięki temu i temu. I w drugą stronę, jeżeli widzisz fajne nagłówki gdzieś tam w czasopismach, na Facebooku, na jakimś portalu, czy otwierasz sobie gazetę to staraj sobie się według tych schematów nagłówków stworzyć reklamę dla swojego biznesu. Bardzo fajne ćwiczenie, dzięki któremu będziesz tworzył i tworzyła lepsze nagłówki. I pamiętaj też, że śródtytuły to są nagłówki, które reklamują dalszą część tekstu. One nie powinny zdradzać tego, co jest w dalszej części tekstu. Przykładowo, jeżeli mam jakąś technikę, która pozwala mi lepiej zarządzać czasem i napiszę w śródtytule technika Pomodoro, no to wiadomo, że jak ktoś się zna, to mówi, a to dalej nie czytam. Albo i mogę wtedy zamienić to na, na zasadzie, ta jedna technika spowodowała, że wykonuję zadania 30% szybciej. O, to już jest ciekawość, tak w tym przypadku. Wśród tytuły powinny powodować, że ja przeczytam dalszy tekst, a nie powinny powodować, że ja już wiem, co jest w tym tekście, i ja nie muszę go czytać. I jedenasty bardzo ważny trik polega na tym, że. Używaj elementów ze świata twojego klienta, czyli jeżeli coś jest trudne do wytłumaczenia, a przeważnie różnego typu miary, jakieś powiedzmy cyfry, one powodują, że ludzie tego nie do końca rozumieją. Jeżeli chcesz sprzedać twardy dysk i powiesz jakiejś starszej osobie, że on ma 1, 2 terabajty, to ta osoba do końca tego nie będzie rozumiała. Ale jeżeli powiesz, że możesz tam zmieścić tyle i tyle filmów, jak wyjeżdżasz na wakacje, często handlowcy się po prostu pytają, do czego będzie pan używał tego komputera. I na przykład ta osoba powie: No i mi potrzeba tylko, żeby się z wnuczką, bo wnuczka jest za granicą, żeby na Skype'ie z nią porozmawiać, to wtedy wiadomo, że powinieneś nie mówić o terabajtach, tylko, czy tam megapikselach, tylko powiesz: Ten laptop jest najlepszy, bo ma taką kamerkę, że wnuczka będzie panią idealnie widziała, nawet jak pani wieczorem będzie z wnuczką, Rozmawiała na Skype'ie, to taką kamera jest tak jasna, że będzie po prostu panią widziała jak w dzień. Tej starszej osoby nie interesuje, ile tam jest terabajtów, tylko mówisz jej. Językiem, który on rozumie i nie mówisz o megapikselach, o tym, że jest to ta kamera, ma dużą jasność, tylko mówisz właśnie na podstawie jakiegoś kontekstu. Warto też jakieś większe cyfry porównywać do czegoś, co rozumie Twój potencjalny czytelnik. Składowo, jeżeli ja mam na liście na 70 tysięcy przedsiębiorców, to mogę powiedzieć, że zbudowałem listę na 70 tysięcy przedsiębiorców. Wyobraź sobie, że na stadionie narodowym mieści się 55 tysięcy osób, więc wyobraź sobie, że mam listę, która mniej więcej, gdybym to wszystkie osoby zebrał, to nie zmieściłyby się na Stadionie Narodowym. I to ludzie rozumieją bardziej niż 70 tysięcy. Ludzie nie potrafią sobie wyobrazić 70 tysięcy osób, ale mogą sobie wyobrazić Stadion Narodowy razy kilka. Robicie zdjęcia, to też można na przykład pokazać, gdzieś tam położyć obok zapałki, tak, żeby ta osoba czy tam zapalniczkę, żeby wiedziała mniej więcej jak ten produkt wygląda. Porównując Coś do czego, co wszyscy rozumieją, wtedy te wszystkie różnego typu duże cyfry, jakiś, jakaś terminologia twoja techniczna będzie o wiele łatwiejsza do zrozumienia, jeżeli porównasz to do czegoś, co rozumie twój potencjalny czytelnik. Wierzę, że te 11 technik copywritingu pozwoli ci pisać, tworzyć lepsze teksty, po, pozwoli, że osoby będą cię lepiej rozumiały i będą łatwiej podejmowały decyzje o zakupie. Jeżeli ten podcast ci się podobał, zainteresował cię, to oczywiście go zasubskrybuj. Jeżeli masz jakichś znajomych, pracowników, którym chcesz podesłać taką wiedzę, to jak najbardziej wyślij ten link do na Facebooku, powiedz o tym podcaście na Instagramie czy na storiesach, będę ci bardzo wdzięczne. Zapraszam Cię do kolejnych odcinków. Jeżeli masz jakieś pomysły na podcasty, to znajdź mnie na Instagramie Mirosław Skwarek i tam możesz mi napisać, czy też na moim fanpage'u na jaki temat chcesz kolejny podcast. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu internetowych sprzedawców. Pozdrawiam Cię, cześć!